Witam Was serdecznie. Kilka dni temu w ukraińskim parlamencie zawiązał się zespół do spraw odzyskania ukraińskich ziem etnicznych. Ktoś może powiedzieć, że nikt dobrowolnie nie będzie chciał przyłączyć ziemi, na której mieszka, do Ukrainy. Mimo wszystko myślę, że warto na chwilę się pochylić i sprawdzić, co oni tam knują. Zespół nie jest duży, jest to 13 osób. Tutaj będziecie mieli link do wpisu na Facebooku przewodniczącego i tam macie listę z podpisami, jak oni tam to sobie wszystko założyli, i w przytłaczającej większości są to posłowie od Poroszenki. Z tego, co sprawdzałem, od Załęckiego nie ma nikogo. Obrali sobie taktykę, że będą działali punktowo i na obecną chwilę skupiają się na Kubaniu. Kubań leży w Rosji i jest to teren między wschodnią Ukrainą a Gruzją. Jak sobie byście zobaczyli na mapie, no to widzicie, że jest to kompletnie bez sensu, ponieważ wschodnia Ukraina, tamte tereny, które by mogły łączyć z Kubaniem, z których by promieniowała, emanowałaby ta ukraińska kultura, która miałaby przyłączyć do ziem ukraińskich tamte tereny, no to nie ma jak, nie ma skąd. Więc myślę też, że nie o Rosję tu chodzi, bo z drugiej strony, gdyby nagle, powiedzmy, że mieliby dobry plan i zaczęliby go wdrażać w życie i coś tam rzeczywiście zaczęłoby drgać, że tamta ludność chciałaby, ciążyłaby ku Ukrainie, no to weszłyby jakieś po prostu specnaz czy jakieś tam Federalne Biuro Bezpieczeństwa i to całe towarzystwo by po prostu pozamykało. Co innego u nas? U nas można powiedzieć, przy tej atmosferze, która jest, przy atmosferze, która jest w Unii Europejskiej, gdzie hobimy obcą kulturę, gdzie mamy przyszłego wicepremiera, pana Gowina, który no wręcz twierdzi, że chciałby, żeby z Ukraińców składała się przyszła polska elita, no to takie działania już by miały sens. Tym bardziej, że coraz częściej w mediach ukraińskich i z ust polityków ukraińskich padają takie zwroty, jakoby ziemie południowo-wschodnie Polski no były etnicznie ukraińskie. I tutaj będziecie mieli kilka linków, to jest do radia jakiegoś ukraińskiego państwowego, gdzieś tam jakiś chyba zastępca mera, zapomniałem, czy w Kijowie, czy gdzieś, bo zapomniałem dodać wcześniej, o ile teraz zajmują się Kubaniem, to nie wykluczają, że będą zajmowali się innymi terenami, no czytaj Polskę. Wiadomo, tam jeszcze jest spór z Węgrami, no ale myślę, że gdzie jak gdzie, bo Orban też stawia opór, u nas mieliby najłatwiej. Ja może to zaakcentuję, żeby to zabrzmiało wyraźnie. Otóż to nie chodzi o przyłączenie tych ziem na siłę, to chodzi o emanację kultury i zaszczepianie kultury ukraińskiej na tych terenach, gdzie jest dużo Ukraińców, żeby ciążyło to ku Ukrainie. Ale wiecie, to nie chodzi o to, żeby te ziemie były przyłączone. To jest operacja na dekadę. Myślę, że to mógłby być wariant taki jak Turcy w Niemczech. Czyli jest sobie mniejszość turecka, oni za Chiny Ludowe by do Turcji nie chcieli wrócić, ale jak sobie żyją w Niemczech, to oni się czują Turkami i Erdogan ma na nich wpływ. Tak widzimy, jak coś się dzieje, to mamy od razu demonstracje, jak są mecze, to oni Niemcom nie kibicują, tylko kibicują Turcji i tak to wszystko jest. I no moim zdaniem to jest taki wariant najbardziej realistyczny i wariant najbardziej bezpieczny, ponieważ tak samo jak w Niemczech jest przyzwolenie, żeby epatowano swoją kulturą, tak samo będzie u nas. I teraz należy sobie zadać pytanie, takie wiecie, takie szacunki, ile osób byłoby skłonnych, by czuć się bardziej Ukraińcami niż Polakami, mając plany takie, że zostaną tutaj na stałe, i z drugiej strony, na czym ta kultura miałaby polegać, bo wiecie, to, że jest zakaz asymilacji, to już wiemy. Otóż ja zapomniałem, jak się nazywa ten materiał, ale to jest bodajże w Ralu 24. Pan Matecki, on dotarł do jakichś dokumentów. Chodziło o takie multikulturowe miasta i można powiedzieć, tam były takie jakby quizy i na podstawie odpowiedzi można było zgadnąć, no jaka jest słuszna linia partyjna. I tam chodziło właśnie, żeby no, było multikulturowe miasta i były do wyboru 3 odpowiedzi. I pierwsza, żeby ludzi na siłę asymilować. Z drugiej strony druga odpowiedź, żeby no, oni mogli epatować swoją kulturą. A trzecia odpowiedź Trzecia odpowiedź prawidłowa, no to było, żeby wytworzyć nową kulturę i żeby ci ludzie byli skupieni wokół tego miasta. Ja wam podlinkuję ten materiał. Ja w ogóle noszę się z zamiarem przebrnięcia przez to i sprawdzenia, czy nie da się jeszcze więcej informacji stamtąd wyłuskać. Póki co pozycja obowiązkowa, jeżeli ktoś nie widział tamten materiał. Tyle, że my na obecną chwilę jesteśmy na takim etapie, że zabraniamy asymilacji, a propagowanie, emanowanie swoją kulturą jest jak najbardziej wskazane i nie ma też pomysłu, żeby ludzi jednoczyć wokół jakichś wartości, chyba że chodzi o te wartości europejskie, ale jeżeli tak, no to to wychodzi bardzo słabo. To myślę, że nikt oprócz totalnej lewicy z czymś takim się nie identyfikuje, no i na pewno nie będzie się identyfikowała jakaś pokaźna grupa imigrantów. Teraz pytanie, w jaki sposób mogłyby takie procesy zachodzić? Myślę, że w obecnych czasach można tego dokonać za sprawą różnych fundacji, które by tutaj, nawet myślę, że nie musiałyby wprost mówić o jakiejś przyjaźni polsko-ukraińskiej, albo w ogóle by nie udawały i mówiłyby, że tylko się tutaj zajmują krzewieniem kultury ukraińskiej, żeby nas ubogacić, ale mogłyby być to, no wiecie, jakieś sprytniejsze rozwiązania, które teoretycznie by dotyczyły czegoś innego, ale jakby tam się popatrzyło na dokładne ruchy, które się wykonuje, to byłoby widać, że działają właśnie w tej materii. Zacząłem się zastanawiać, jakby to mogło wyglądać procentowo, albo chociażby większościowo, mniejszościowo, jak dana grupa społeczna z Ukrainy, w jakim stopniu mogłaby taką kulturę ukraińską u nas kultywować. Myślę, że osoby, które przyjeżdżają tutaj czy na zachód, to kulturę ukraińską w jakimś minimalnym stopniu chciałyby kultywować. Najpierw oczywiście to są wartości, to jest kuchnia i bardziej myślę, że przytłaczająca większość osób chciałaby jednak chłonąć tą kulturę Zachodu. Tak jak my w latach 80. byliśmy wygłodniali Zachodu, tak myślę, że ci tutaj ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, czują się tak samo jak Polacy, no właśnie tam to 30 lat temu. Ale może być grupka. Ta grupka, powiedzmy, że to może być 2-3%. Patrząc z miliona, to są już dziesiątki tysięcy ludzi, którzy może nawet byliby w jakiś sposób sterowani, inspirowani, którzy no, odgrywaliby rolę takich niepisanych różnych liderów. I myślę, że te osoby powinny być pod szczególnym nadzorem służb. Tyle, że z jednej strony mamy no jednak taką ilość bardzo pokaźną, nie jesteśmy na to przygotowani, a z drugiej strony, jeżeli działaliby incognito, jeżeli mamy już miejscowości, w których rzeczywiście procent mniejszości ukraińskiej jest znaczny, no to myślę, że trudno by było to zinwigilować. Też nie za bardzo wyobrażam sobie, co by miało być tutaj, ja może brzmię troszkę jak ignorant, ale co by miało być tutaj kultywowane? Myślę, że mimo wszystko, jeżeli tam jest kult Bandery, próbowano by jednak u nas to przeforsować, a z drugiej strony myślę, że naciski na to, żeby w miejscowościach wschodnich były podwójne nazwy miast, żeby język ukraiński był językiem obowiązującym w urzędach, może wydzielone szkoły tylko dla dzieci ukraińskich, audycje w radiu, ja wiem, że to się już dzieje, w telewizji, które są w języku ukraińskim, a może nawet próby wmuszenia jakiegoś osobnego kanału, czasopisma tylko dla Ukraińców, tak by nie musieli uczyć się języka polskiego, tak by żyjąc tutaj mogli w minimalnym stopniu się zmieniać, żeby były warunki, by mogli się, można powiedzieć tak, zahibernować i nie czuć potrzeby asymilacji. I myślę, że to o to tutaj chodzi. To nawet wiecie, myślę, że z jednej strony, jeżeli chodzi tutaj o Kubań, to jest to zagranie stricte propagandowe, no bo w końcu teraz było to ten pakt, porozumienie Steinmeiera, zapomniałem, ale coś ze Steinmeierem. Ja o tym mówiłem, jeżeli ktoś chciałby zgłębić ten temat, to tutaj macie link do mojego materiału. No i wiadomo, że Poroszenko jest przeciwny temu porozumieniu. To chodzi o to, by no, te wschodnie republiki działały miały wiele większą autonomię, żeby te bataliony i to wszystko, co tam jest, tam te azowe i inne rzeczy, były taką ukraińską armią ludową, taką bardziej milicją ludową, uzbrojoną policją, żeby tamte rządy miały jak największą autonomię. No i wojska rosyjskie wtedy by się wycofały. Ukraina miałaby jedność terytorialną, tyle że wschodnia Ukraina byłaby, no powiedzmy, nie chodzi tyle o autonomię, która by była, ale byłaby pod kuratelą Rosji. I to też jest wielki problem, ponieważ to by były cały czas te same paszporty i wtedy agentura rosyjska mogłaby również do nas wjeżdżać. Więc widzicie, że z jednej strony niby nie ma się czego bać, bo nikt przy zdrowych zmysłach w tą stronę te transfery nie działają, ale z drugiej strony jest potencjał, żeby tutaj nieźle namieszać. Co znamienne i z drugiej strony bardzo niepokojące jest to, że rząd polski nie zareagował, bo wiecie, myślę, że gdyby u nas powstał taki zespół, co my tu też mieliśmy, ćwiczyliśmy to na reparacjach, tak jak wtedy była ta akcja na Pelikanów, tym ja się nabrałem, że wracamy do tematu reparacji, no to Niemcy już po kilku dniach byli zaniepokojeni. Oczywiście tutaj jest tak, że mamy stronnictwo jawno niemieckie i to oni sami zapewne z tym polecieli, ale jednak Niemcy mają wyczucie, co tutaj się dzieje. I były reakcje, było najpierw zaniepokojenie i w ogóle oni tam wybadali teren. U nas nie ma nic. U nas jak zwykle milczą. I no, ja myślę, że gdyby wyrażono zaniepokojenie ze strony polskiej, to by się nic nie stało. Oczywiście oni mówią wprost o Kubaniu. Oczywiście to są na potrzeby wewnętrzne, ale nie możemy tego ignorować, że coraz częściej mówi się o tych ziemiach, że są etnicznie ukraińskie, a z drugiej strony są one zaludniane mniejszością ukraińską. No a niestety, jeżeli będzie chowana głowa w piasek, to będziemy mieli model turecki, gdzie ta mniejszość ukraińska, jakiś niesprecyzowany procent, ale jak mówię, jeżeli operujemy tutaj od miliona, to zawsze wyjdą duże liczby, będzie takim powiedzmy oddziaływaniem rządu ukraińskiego i zaczną się, wiecie, jakieś pochody, jakieś protesty pod ambasadami, będzie to siła nacisku, będą pisali do mediów. No zobaczymy. Może nie ma co się na zapas martwić. No jako, że jest to zespół, który normalnie działa w parlamencie, panowie tam sobie na Facebooku piszą, co tam podpisują, co tam robią, więc myślę, że warto będzie poobserwować. Na chwilę obecną to jest wszystko. Jeżeli macie jeszcze chwilkę czasu, zachęcam Was, żebyście zostali ze mną na kanale, żebyście weszli sobie na playlistę, poszukali, może coś Was będzie interesowało. Zachęcam do przebicia się przez playlistę, poklikania dobre kilkanaście sekund i sprawdzenia jakiegoś starszego materiału. Zapraszam Was na Twittera, zapraszam na syp.tv i życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.